Szanowni Państwo, znajdujemy się w opuszczonym budynku po gimnazjum nr 3. Opuszczonym dlatego, że reforma edukacji, która weszła w życie już ostatecznie w ubiegłym roku, zlikwidowała wszystkie gimnazja na terenie całego kraju. Gimnazja, które były jednymi z najlepiej wyposażonych jednostek, do których wybudowane zostały obiekty sportowe, obiektami, które były w najlepszym standardzie, jeśli chodzi o szkoły, które posiadała gmina. Gimnazjum nr 3 składało się z tego głównego budynku, który jest w tej chwili pusty, jak również z łącznika, który kiedyś przynależał do szkoły podstawowej nr 11 i który został przywrócony szkole podstawowej nr 11. Dodatkowo w tym łączniku wykonaliśmy dodatkową salę lekcyjną, o którą postulowała społeczność szkoły podstawowej nr 11, tak aby w 100% zabezpieczyć potrzeby edukacyjne na kolejne lata szkoły podstawowej nr 11. Do zagospodarowania pozostał nam budynek opuszczony po gimnazjum nr 3, który jest budynkiem bardzo, ale to bardzo dużym, posiadającym bardzo dużą ilość sal lekcyjnych, pomieszczeń towarzyszących, pomieszczeń gospodarczych czy przewidzianych dla pracowników administracji i obsługi. Dziś postaram się oprowadzić Państwa po budynku gimnazjum nr 3, po to, żebyście wiedzieli, o co chodzi tak naprawdę w pomyśle przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 do tego budynku. Tego pomysłu przeniesienia nie byłoby, po pierwsze, gdyby nie reforma edukacji, która nie była pomysłem władz miasta Starachowice, a także ruchami, które wykonały poprzednie władze powiatu, to jest zwrotem dofinansowania na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 i zwrotem dofinansowania na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Te dofinansowania zwrócono ze względu na trudną sytuację ekonomiczną starostwa i brak możliwości wyasygnowania odpowiednich środków na wkład własny do tych projektów. W tej chwili sytuacja finansowa powiatu jest jeszcze gorsza niż była wówczas, stąd wziął się pomysł, aby budynek opuszczonego gimnazjum nr 3 zagospodarować na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, dlatego że budynek, w którym się znajdujemy, jest po kompleksowej termomodernizacji, co jest potrzebą w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, jak również przy tym budynku jest do dyspozycji hala sportowa i obiekty sportowe zewnętrzne, które do tej pory służyły gimnazjum nr 3, a w tej chwili służą i służyłyby docelowo Zespołowi Szkół Zawodowych nr 3 i Szkole Podstawowej nr 11, która oprócz tych wszystkich obiektów, które znajdują się sportowych przy gimnazjum, posiada swoją salę gimnastyczną podobną do tych, które znajdują się w Szkole Podstawowej nr 10, 9 czy 12. Wspólnie ze starostą powiatu starachowickiego Piotrem Babickim prowadzimy od przeszło miesiąca rozmowy z dyrektorami obydwu placówek, czyli Szkoły Podstawowej nr 11, Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, po to, aby wspólnie rozmawiać o tym, w jaki sposób zagospodarować jeden i drugi budynek tak, aby w zgodzie obok siebie funkcjonowały dwie odrębne placówki, to jest Szkoła Podstawowa nr 11 i Zespół Szkół Zawodowych nr 3. Pierwszym elementem, który był brany przez nas pod uwagę, było osobne wejścia do szkół. Wejście do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 będzie zlokalizowane od strony ulicy Leśnej. To będzie nowe wejście do szkoły, które zostanie wykonane w miejscu, gdzie do niedawna była czytelnia. Dodatkowe wejście, którym będą wchodzili goście do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. Natomiast wejście dla uczniów będzie odbywało się poprzez pomieszczenia, gdzie zlokalizowane są szatnie, więc uczniowie od razu będą wchodzili do szatni i przebierali się, a następnie normalnie korzystali z reszty budynku szkoły. Ten postulat był ważny, dlatego że chcieliśmy uniknąć jakiegokolwiek kontaktu pomiędzy uczniami Zespołu Szkół Zawodowych a Szkoły Podstawowej nr 11. Wejście do Szkoły Podstawowej nr 11 dla dzieci młodszych będzie zlokalizowane tak jak dotychczas od strony ulicy Kopalnianej, natomiast wejście dla dzieci starszych będzie zlokalizowane od strony ulicy Glinianej, czyli przy wejściu do hali sportowej od tamtej ulicy. Co istotne, w tamtym miejscu i na łączniku, który został wygospodarowany dla Szkoły Podstawowej nr 11, zamierzamy zakupić szafki dla dzieci starszych w Szkole Podstawowej nr 11, po to, aby rozładować natężenie duże dzieci w szatniach, które są zlokalizowane w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 11
i aby dzieci, które są dziećmi tymi starszymi, miały oprócz tego, że możliwość korzystania z szafek na ubrania, to również, żeby mogły zostawiać tam część podręczników, których nie ma obowiązku, aby nosić codziennie ze sobą do szkoły. Drugi postulat dotyczył dostępu do hali sportowej. Tu, jak już wspomniałem, do dyspozycji dla jednej i drugiej szkoły są obiekty sportowe, których nie ma żadna inna podstawówka w Starachowicach. Podstawówki numer 12, 10 i 9 są podstawówkami, w których uczy się więcej dzieci niż w szkole podstawowej numer 11. Natomiast te warunki szkoła podstawowa numer 11 nadal będzie miała lepsze niż pozostałe placówki, nawet gdy znajdzie się w tym budynku zespół szkół zawodowych numer 3. To zostało uzgodnione z dyrekcjami obu szkół. Oczywiście będzie wymagało to ustępstw z jednej i z drugiej strony, bo w tym okresie, kiedy uczniów jest więcej, szczególnie w zespole szkół zawodowych numer 3 przez podwójny rocznik, który zaczął naukę w roku 2019, to jakby obłożenie na hali sportowej i na innych obiektach sportowych będzie dużo większe niż w kolejnych latach, gdy uczniów będzie już naturalnie mniej. Kolejny postulat dotyczył przejazdu uczniów do szkoły. W ramach przeniesienia zamierzamy zaproponować uchwałę Radnym Rady Miejskiej, aby analogicznie do uchwały dotyczącej uczniów trzeciego liceum ogólnokształcącego, które zmieniło swoją siedzibę, zaproponować dla klas drugich i trzecich przejazdy bezpłatne komunikacją miejską na terenie naszego miasta. Natomiast dla liceum sportowego byłoby również to rozwiązanie stosowane, gdzie uczniowie ci dojeżdżaliby do obiektów, z których do tej pory korzystali, czyli do miejskiego basenu, czy na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Szkolnej. To rozwiązanie chcielibyśmy zaproponować także dla dzieci, które będą dojeżdżały na zajęcia basenowe ze szkoły podstawowej numer 11. Uzgodniliśmy ze szkołą podstawową numer 11, jak również z dyrekcją zespołu szkół zawodowych numer 3, że będziemy oferowali bezpłatne zajęcia w ramach godzin wychowania fizycznego dla uczniów jednej i drugiej szkoły, oczywiście według takiego zapotrzebowania, jakie zostanie zgłoszone nam przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą uwzględniali to z rodzicami uczniów jednej i drugiej placówki. Zespół szkół zawodowych numer 3 zgłosił także potrzebę, aby wyremontować wnętrza niektórych pomieszczeń w budynku gimnazjum numer 3. Zamierzamy te pomieszczenia odmalować, tam gdzie jest konieczny remont wyremontować. Chcemy, aby przebudowane zostały nieco szatnie, tak aby można było dostosować ich do zapotrzebowania zgłoszonego przez szkołę zawodową, jak również przebudować miejsca, które są teraz pomieszczeniami gospodarczymi, a gdzie byłyby zlokalizowane szatnie dla uczniów, którzy przebieraliby się przed przejściem na halę sportową, przejściem przez łącznik, który zostanie wybudowany pomiędzy budynkiem gimnazjum numer 3 a halą sportową właśnie. Tak, aby dzieci, które będą się przebierały ze szkoły podstawowej numer 11 na hali sportowej, nie musiały również się kontaktować z młodzieżą z zespołu szkół zawodowych numer 3. Natomiast szatnie dla dzieci w szkole podstawowej numer 11 dodatkowe zostaną stworzone w miejsce, które zostanie uwolnione poprzez zabranie stamtąd szatni, a zamiast tych szatni pojawią się szafki dla uczniów starszych. Budynek gimnazjum numer 3 posiada dostęp do szerokopasmowego internetu, co zostało również uzgodnione ze społecznością zespołu szkół zawodowych numer 3. W budynku tym jest zainstalowany monitoring. Oprócz tego monitoringu, który posiada budynek po gimnazjum numer 3, dojdą również kamery monitoringu przeniesione ze zespołu szkół zawodowych numer 3. To będą także kamery zewnętrzne, których w budynku gimnazjum numer 3 do tej pory nie było. Liceum sportowe postulowało o to, aby zostały wykonane czy zakupione szafki dla uczniów liceum sportowego i tu mamy deklarację ze strony władz powiatu, że takie szafki dla uczniów liceum sportowego w szkole się znajdą. Według zapewnień władz powiatu pracownicy administracji obsługi, a także opieka pielęgniarska w takim samym wymiarze godzin, w takiej samej ilości osób zostaną zatrudnione w tym budynku przy ulicy Leśnej po zmianie siedziby szkoły z ulicy Szkolnej na ulicę Leśną. Przy budynku gimnazjum numer 3 zostanie zlokalizowany dodatkowy parking dla pracowników zespołu szkół, jak również dla uczniów dojeżdżających własnymi autami. Docelowo przy kompleksie edukacyjnym przy ulicy Leśnej zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. To będzie projekt, który będziemy chcieli współfinansować ze środków Ministerstwa Sportu.
Oprócz dzieci i młodzieży z obydwu szkół, popołudniami z tego obiektu mogłyby korzystać szkółki piłkarskie działające na terenie naszego miasta. Postulaty zgłoszone przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 dotyczyły przede wszystkim konieczności remontów sal lekcyjnych, korytarzy, pomieszczeń, które znajdują się w Szkole Podstawowej nr 11 i te postulaty zamierzamy spełnić w wakacje 2020 roku. Część z tych prac została już wykonana. W ubiegłym roku zapowiadałem, że gabinet dyrektora i sekretariat zostaną przerobione na salę lekcyjną. Ta sala już funkcjonuje od września. W tym roku w ferie wykonaliśmy dodatkową salę lekcyjną, która powstała w łączniku pomiędzy Szkołą Podstawową nr 11 a dawnym gimnazjum nr 3. Ta sala będzie wykończona w najbliższych dniach i będzie młodzież i dzieci będą mogły z niej korzystać. Kolejne sprawy, które zostały zgłoszone, to jest remont ogrodzenia szkoły, który również zostanie wykonany w roku 2020.